Nie ma znaczenia, czym jedziesz. Jeśli piłeś alkohol, prosisz się o mandat. I to nie małe. Przekonał się o tym rowerzysta z gminy Puńsk. W minioną środę 39-letni mężczyzna zwrócił uwagę policjantów, ponieważ tor jazdy roweru, którym się przemieszczał, daleki był od takiego, który mógłby dowodzić kontroli nad jednośladem. To skłoniło mundurowych do sprawdzenia stanu trzeźwości rowerzysty. Już w pierwszej chwili rozmowy stało się jasne, że 39-latek spożywał alkohol. Miał go w organizmie blisko promil. Koszt przejażdżki to 2,5 tysiąca złotych. Z zasadnością mandatu ukarany nie dyskutował. Przyjął go, co potwierdził własnoręcznym podpisem. W ostatnich dniach w ręce policjantów z Suwalszczyzny wpadło więcej nietrzeźwych kierowców. W powiecie sejneńskim dzięki stanowczej reakcji mieszkańca powiatu suwalskiego w ręce policjantów trafił motocyklista z 2,5 promila alkoholu we krwi. W Suwałkach na ulicy Reja zatrzymano 57-latka, który jadąc na podwójnym gazie przekroczył dozwoloną prędkość o niemal 30 km na godzinę. Apelujemy ramię w ramię z policją. Nie kieruj żadnym pojazdem, jeśli piłeś alkohol, bo mandat może być twoim najmniejszym problemem.